Państwu, relacja z Mistrzostw Polski drużynowych 14 rundy rozgrywek o Mistrzostwo Pierwszej Ligi pomiędzy Unią Tarnów i Morawskim Zielona Góra. Próba toru, którą wykonuje Jarosław Szymkowiak, oto skupione twarze zawodników, przede wszystkim drużyny gości. Robert Kuszdział, tutaj stoi Jacek Rępała, Andrzej Huszcza, Sławomir Dudek. Mignął nam tam w kadrze Beszermeni i teraz właśnie Jarosław Szymkowiak dzieli się uwagami na temat stanu tarnowskiego toru z Czesławem Czernickim z prawej, to ten pan w niebieskiej kurtce, i z jednym z mechaników drużyny gości. Andrzej Huszcza, weteran polskich torów, jeden z najstarszych zawodników polskiej ligi i w znakomitej dyspozycji nadal. No, należy podziwiać kondycję tego zawodnika i o umiejętnościach już nie wspomnę. Jest to rewanż, proszę Państwa, za pojedynek wiosenny, który odbył się w Zielonej Górze, gdzie Tarnowska Unia przegrała 36-54, prowadząc do bodaj czwartego czy piątego biegu dość wyraźnie, ale przyznać trzeba, dzięki defektom i upadkom drużyny gospodarzy wówczas. Jacek Rępała, w tym roku znakomity sezon tego zawodnika, w ścisłej czołówce zawodników klasyfikacji biegopunktów w Ekstraklasy. To jest jego pomocnik, menadżer i mechanik Sylwester Chudoba. I za chwileczkę pierwszy wyścig. Jak już wspomniałem, 14 runda. Do tej pory w spotkaniach na swoim torze zespół Morawskiego wygrywał wszystkie spotkania, natomiast na wyjazdach było gorzej. Tylko jedno zwycięstwo, 47-43 na torze Unii Leszno. Robert Kuszdział już po kontuzji pomału dochodzi do siebie. No zobaczymy, jak spisze się dzisiaj. Zespół Morawskiego od 91 roku przejęty przez biznesmena zielonogórskiego, pana Morawskiego, wcześniej jako falubas, jeszcze wcześniej z Grzeblarki. I rozpoczynał karierę w latach 50. jako LPŻ, czyli Liga Przyjaciół Żołnierza. To jest Paweł Świerz, świeżo upieczony zawodnik po licencji niedawno zdanej. Dziś będzie rezerwowym. Jest to jego debiut w ogóle w zawodach żużlowych. Nie wiadomo, czy wystartuje dzisiaj, bo jest rezerwowy. To jest Paweł Protasiewicz, ósmy aktualnie zawodnik Mistrzostw Świata Młodzieżowych. Przypomnę, że dziewiątym, tuż za nim był Jacek Grzegorz Rępała. Zespół z Zielonej Góry, no, drużyna bardzo dzielna, można powiedzieć bohaterska. W bieżącym roku utraciła dwóch swoich zawodników, Pawlaka i Zarzeckiego, którzy po prostu zmarli w wyniku upadków doznanych na torze i kontuzji. No, bardzo dzielny, świetnie prowadzony zespół, młody, bazujący na swoich wychowankach, i wydaje mi się, że zespół, że kibice z Zielonej Góry mogą być spokojni o przyszłość swojej drużyny. Drużyna gości przyjechała dzisiaj w krajowym składzie. Podobnie było w ubiegłym roku, kiedy to, nie mając szans na medal, zrezygnowano z występów obcokrajowców. Takoż jest i w tym roku. W zespole Morawskiego w tym roku jeżdżą Brian Karger, znany Duńczyk, i były wicemistrz Tari Karcon. To jest prezentacja. To był pan Czesław Czernicki, trener i kierownik drużyny. Numer jeden Sławomir Dudek, były wicemistrz Polski. Z dwójką Tomasz Kruk, młodzieżowiec. Trójka to jest Paweł Protasiewicz, także młodzieżowiec, syn onki znanego zawodnika Piotra Protasiewicza. Z czwórką Piotr Kuźniak, także młodzieżowiec. Piątka, weteran drużyny Andrzej Huszcza, legenda polskiego żużla, można powiedzieć. Szóstka, Mariusz Szańczuk, następny młodzieżowiec. Siódemka, aktualny wicemistrz Polski, który znacznie obniżył loty w tym roku, Jarosław Szymkowiak. I jeszcze jeden młodzieżowiec, Grzegorz Walasek, młodziutki zawodnik, po raz pierwszy w Tarnowie i chyba to jest jego debiut w lidze. Marian Wardzała, no tu zasępiony, smutny. Potrzebne jest zespołowi zwycięstwo. Jacek Rępała, dziewiątka, razem z nim Grzegorz Mróz, zawodnik młodzieżowy. Następnie Grzegorz Rępała i Mirosław Cierniak.
Pogotowie ratunkowe unitarnów, czyli Zsolt Beszermeni, sympatyczny Węgier, który przyjeżdża zawsze wtedy, kiedy nie może przyjechać Screen i Handberg, Robert Kurzał razem z nim w parze i na rezerwie Paweł Jachym i Paweł Świerzb, ten młodziutki zawodnik, o którym wcześniej mówiłem. I jeszcze zdjęcie pamiątkowe drużyny gości i za chwileczkę wyścig pierwszy. No jak wspomniałem, gospodarzom potwornie potrzebne są punkty po fatalnych meczach u siebie z Motorem Lublin, z Apatorem Toruń. No, można powiedzieć współapatorem Toruń, ponieważ Toruń przyjechał bez Kowalika i Kuczwalski w pierwszym wyścigu doznał kontuzji. Po tych porażkach widmo degradacji zagląda gospodarzom w oczy. No i tutaj już nie można sobie pozwolić na jakikolwiek luz. Trzeba po prostu walczyć. No, oczywiście to ewentualne zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu absolutnie nie gwarantuje gospodarzom utrzymania się w ekstraklasie. Apetyty były znacznie większe. No niestety sytuacja zrobiła się teraz nieco inna i zrobiło się po prostu ciasno w dole tabeli. Świetnie jeździ zespół, szczególnie młodzieżowcy Stali Rzeszów. Odnalazła się Unia Leszno, no i nie rezygnuje Rybnicki Row. Dudek, Grzegorz Rępała, Kruk i Grzegorz Mróz. To jest pierwszy wyścig. Jacek Rępała na drugim torze świetnie wystartował. Już jest pierwszy przy krawężniku. Bardzo trudny tor. Mróz tam próbuje pojechać szerzej. Blokowany jest przez parę gości. Drugi Dudek, trzeci jedzie Kruk. Czwarty jedzie Grzegorz Mróz. Daleko z przodu Jacek Rępała i tutaj chyba już mu niewiele zagraża. Drugie okrążenie. Straszna maść przy krawężniku, tam próbuje teraz pojechać Mróz i o dziwo udaje mu się przejść Kruka. W tej chwili się zrobiło 4-2 dla gospodarzy. Czwarty Kruk, trzeci Mróz, z przodu daleko Rępała i drugi jedzie Dudek, który jakoś tak nie czuje się najpewniej na tym ciężkim torze. Sporo opadów deszczu było przed zawodami i stąd taki stan toru. Jacek Rępała, Sławomir Dudek, Grzegorz Mróz, Tomasz Kruk, taka jest kolejność. Ostatnie okrążenie za chwilę rozpoczną. Mróz bardzo ładnie jedzie, rozsądnie przede wszystkim, dobrze technicznie. I blisko Dudka, no bardzo blisko Dudka. Ostatni łuk, proszę Państwa, Rępała, Dudek, Mróz, Kruk. Wyniosło teraz Dudka i tu próbuje przy krawężniku i przechodzi zawodnik unitarnów Sławomira Dudka. 5-1, no niespodzianka, dość mocno rozpoczęli gospodarze to spotkanie. Czas 73-71, podwójne zwycięstwo gospodarzy. Rępała, Mróz, Dudek, Kruk. 5-1 w pierwszym wyścigu meczu Unia Tarnów Morawski, Zielona Góra. A przypomnę, Sławomir Dudek w Toruniu przed 2 laty walczył tytuł wicemistrza Polski. No i rozpoczęło się dosyć mocno. Widzów, no... Bywało więcej, szczególnie na drugim wirażu. No ale prawda jest taka, stara prawda, że jak nie ma wyników, to i kibice się troszeczkę odsuwają. Zostają ci najwierniejsi. Tych jest, okazuje się, sporo w Tarnowie. Zresztą na pewno jest to dyscyplina sportu numer jeden, jeżeli chodzi o chyba województwo tarnowskie w tej chwili. Dyscyplina, która ma ogromne rzesze zagorzałych wręcz fanatyków. No za chwilkę drugi wyścig, w którym pojadą Grzegorz Rępała na pierwszym torze, na drugim Paweł Protasiewicz, następnie Mirosław Cierniak i w kasku bianstwa tego toru pojedzie Piotr Kuźniak. Drużyna gości, jak już mówiłem, w krajowym składzie. Bezpieczna sytuacja w tabeli, środek tabeli, nie grozi jej degradacja, nie grozi jej zdobycie tytułu wicemistrza Polski, ponieważ tytuł mistrza jest już chyba zarezerwowany dla Sparty Wrocław, więc decyzja poniekąd słuszna, lepiej kupić sprzęt za te pieniądze, które wydałoby się dzisiaj na Kargera czy Rickardsona. Podobnie było w ubiegłym roku, kiedy właśnie Morawski przyjechał do Tarnowa jesienią. To było bodaj 2 czy 3 rundy przed końcem rozgrywek i także w krajowym składzie. W ubiegłym roku Unia minimalnie wygrała 4 punktami, mając w swoim składzie obcokrajowców.
Grzegorz Rępała, Protasiewicz, Cierniak i Kuźniak. Wyścig drugi, po pierwszym 5-1. No, zaspał start Grzegorz Rępała, ale to nie pierwszy raz, do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. Pierwszy Cierniak, teraz Rępała przechodzi przy krawężniku bardzo ładnie Protasiewicza. I jadą na 5-1, ogląda się Cierniak, wie, że ma za plecami kolegę, to już jedzie inaczej wtedy. Cierniak pierwszy bardzo ładnie wyszedł ze startu, świetnie pojechał w pierwszym łuku, ogromna przewaga praktycznie prawie całej prostej. No, drugi wyścig jeszcze bardziej taki miażdżący dla gości niż pierwszy. Zdecydowana przewaga tarnowskiej pary. Protasiewicz nie najlepiej się czuje na tym ciężkim w sumie torze, bardzo przyczepnym. Nie wspomnę już o, powiedzmy, młodzieżowcu Kuźniaku, który startuje drugi sezon, więc trudno od niego wymagać jakichś wielkich wyników. Bardzo ładna jazda Mirka Cierniaka, spokojnie, szeroko, optymalnym chyba torem. Pierwszy Cierniak biegł bez historii, drugi jedzie Grzegorz Rępała, daleko, daleko z tyłu para gości, 5-1 po raz drugi, 10-2 po dwóch wyścigach, 71-69, 2 sekundy ponad lepszy czas niż w wyścigu pierwszym, to też o czymś świadczy. Goście daleko z tyłu, trzeci Protasiewicz, czwarty Kuźniak, pierwszy Cierniak, drugi Rępała. No, bardzo wysoko po dwóch wyścigach prowadzą gospodarze. 10-2, wyścig trzeci, trzecie pary się nam pokażą za chwileczkę. To jest Zolt Beszermeni, w żółtym kasku Andrzej Chuszcza, w niebieskim Robert Kuszdział i Mariusz Szańczuk pojedzie w kasku białym. Szańczuk startował w Tarnowie przed 2 laty, wtedy kiedy Morawski zdobywał tytuł mistrza Polski z Gunnestadem, Nielsenem, Szwedem. Wtedy Szańczuk startował jako młodzieżowiec, nie zdobył wprawdzie punktu, ale pokazał się z niezłej strony. Wtedy Unia wysoko, bardzo wysoko przegrała tu w Tarnowie. W ubiegłym roku, jak już mówiłem, minimalne zwycięstwo po bardzo ładnym meczu. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Na razie jest no bajecznie, 10-2 po dwóch wyścigach, to jest maks. To jest to, co można sobie tylko wymarzyć. Andrzej Chuszcza na torze pierwszym. Sympatyczny Węgier Beszermeni o wielkim sercu do jazdy i ambicji w kasku czerwonym z drugiego toru. Na trzecim Mariusz Szańczuk i Robert Kuszdział z toru czwartego. Tam kłopoty na starcie, nie mogą sobie znaleźć miejsca Chuszcza Beszermeni i za chwilę pojadą. Trzeci wyścig, świetnie startuje Chuszcza, znakomicie wyruszył spod taśmy, idealnie wręcz trafił, ale Robert Kuszdział tam atakuje po szerokiej, Beszermeni przy krawężniku, strasznie tam ciasno, no tak, Andrzej Chuszcza zamknął gaz, wzięty w dwa ognie z lewej i z prawej strony przez parę unitarnów, po prostu odpuścił. No, może to już wiek nie ten, może już bardziej rozsądnie jeździ ten zawodnik, ale gdyby to był jakiś młody chłopak, mogłoby tu dojść do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Ogromna przewaga Kuszdżała i Beszermeniego nad parą gości, Chuszcza, Szańczuk. Zupełnie na razie nie mogą się goście odnaleźć na tym trudnym torze. Sporo było deszczu, nawet były obawy, czy ten mecz nie będzie odwołany. No, tor jest ciężki, to fakt. No i w takiej sytuacji zawsze preferuje gospodarzy, to jest prawda. Kuszdżał z dużą przewagą nad Beszermeni, a w ogóle nie widać z tyłu, gdzie jest para gości Chuszcza Szańczuk. Bez historii ten trzeci wyścig, podobnie jak drugi. No i Robert Kuszdżał wygrywa w czasie 73-13 i proszę Państwa, wynik no niesamowity, 15-3 po trzech wyścigach. Kuszdżał, Beszermeni, Chuszcza, Szańczuk. Taka kolejność na mecie. No i na razie gospodarze bardzo wysoko prowadzą. Wyżej się praktycznie nie da. Komplet punktów po trzech wyścigach. 15-3. No i za chwileczkę wyścig czwarty. Na pewno goście troszeczkę otrząsną się. Im będzie bliżej końca, tym na pewno pojadą jakoś skuteczniej. Zmiana przełożeń, zapoznanie się z tym ciężkim torem. Na pewno nie będzie to taki jednostronny pojedynek do końca. Wyścig czwarty, Mirosław Cierniak,
Tomasz Kruk, Grzegorz Rępała i Sławomir Dudek. Na razie nie ma żadnych zmian. I za chwileczkę ruszą spod taśmy. Przypomnę, w pierwszym wyścigu Dudek, Kruk przegrali 1-5 z Rępałą, starszym i Mrozem. Ruszyli świetnie, Mirek Cierniak wystartował. No, drugi raz już dzisiaj, ale tu go zamyka teraz przy pozewnętrznej. Bardzo ładnie jedzie Mariusz Szańczuk. Dudek atakuje szerzej. Gdzieś tam daleko z tyłu został Grzegorz Rępała. No, zamieszanie straszliwe. Dudek szeroko jedzie. Chce się... Oj, podniosło młodego zawodnika gości. No, błąd Szańczuka. No i teraz zrobiło się 3-3 z 1-5. Drugi Dudek, trzeci Szańczuk, czwarty dopiero Grzegorz Rępała próbuje tam atakować. No, starty nie są najlepszą stroną tego zawodnika, to wiemy nie od dzisiaj. Drugi raz w dniu dzisiejszym fatalnie wystartował i teraz musi odrabiać straty. No teraz nie wejdzie jeszcze. Nadal próbuje tam ugryźć parę gości. Teraz błąd Szańczuka, oczywiście Grzegorz wykorzystał. Już jest przed młodzieżowcem gości. No, chłopak jechał pierwszy, w tej chwili spadł na czwartą pozycję. Drugi Dudek, trzeci Grzegorz Rępała. Cierniaka nie widać, tam gdzieś daleko, daleko z przodu. Tutaj jest walka o drugie miejsce. O, tu jest już Mirosław Cierniak i jeszcze próbuje Grzegorz Rępała. Nie dał rady, długość motocykla przegrywa z Dudkiem. Cierniak, Dudek, Grzegorz Rępała, Kruk 4-2, 19-5 dla gospodarzy, czas 72-78. Grzegorz Rępała, no jak już wspomniałem, nie ma dobrych startów. To jest rzecz, która jest chyba jego największą wadą, na szczęście jedną z niewielu. Jest to zawodnik o niesamowitej ambicji i dyspozycji oraz świetnej sytuacji, znaczy możliwości przeglądu na torze. Ma niesamowitą orientację. Kuźniak, Kuszczał, Protasiewicz, Beszermeni. Wyścig piąty. Przypomnę, 19-5 prowadzą gospodarze, no bardzo wysoko po czterech wyścigach. To jest chyba niespodzianka. Nie przypuszczaliśmy, że tak to będzie wyglądało. Zawsze zespół Morawskiego dobrze się czuł w Tarnowie. A słynie ta drużyna z niesamowitej ambicji i woli walki. Kuźniak, Kuszczał, Protasiewicz, Peszermeni. Dobry start pary Unitarnów, ale Protasiewicz bardzo ładnie rozgrywa pierwszy łuk i prowadzi. No niespodziewanie prowadzi teraz Paweł Protasiewicz. Drugi Kuszczał, trzeci Peszermeni i czwarty daleko z tyłu jedzie Kuźniak. Teraz para gospodarzy tutaj chyba nie zrezygnuje tak łatwo. Kuszczał próbuje przy krawężniku. Beszermeni troszeczkę został z tyłu. No, bardzo ładnie jedzie Protasiewicz po pierwszym niezbyt udanym starcie. Teraz go wyniosło. Chyba Robert to wykorzysta. Jeszcze nie. No, jadą w łeb w tej chwili. Bardzo blisko. I teraz Kuszczał przy krawężniku. Już jest przed Protasiewiczem. Tak, chyba już będzie pierwszy. Tak jest. Wykorzystał błąd zawodnika gości, który odszedł za daleko od krawężnika. I teraz już sytuacja się wyjaśniła. Kuszczał, Protasiewicz, Beszermeni chyba już zrezygnował z walki o drugie miejsce. Daleko z tyłu Kuźniak. No, młodzi zawodnicy drużyny gości, szczególnie ci świeżo upieczeni po licencji, którzy jeżdżą pierwszy, drugi rok, no nie bardzo się czują na tym torze. To jest zrozumiałe. 23-7, 72-09 to czas Kuszczała. Pierwszy na mecie Robert Kuszczał, drugi Paweł Protasiewicz, trzeci Zolt Beszermeni, czwarty Piotr Kuźniak. 23-7 to jest wynik niesamowicie wysoki. Trzy wyścigi po 5-1, 2 po 4-2 i za chwileczkę szósty wyścig, w którym pojadą Jacek Rępała i Grzegorz Mróz. To będzie para gospodarzy i Andrzej Huszcza oraz Mariusz Szańczuk z drużyny Morawskiego. Andrzej Huszcza to jest już legenda polskiego speedwaya, niesamowity człowiek, znakomitej dyspozycji nadal, mimo swoich już lat,
rocznik 57, jeden z najstarszych zawodników, to jest ten rocznik co Roman Jankowski, Andrzej Surowiec, a najstarszym w tej chwili zawodnikiem jest Franciszek Jaziewicz w Ostrowi, który jest w Iskrze, przepraszam, Ostrów, wychowanek w Stali Gorzów, rocznik 55. Rępała, starszy, Chuszcza, Mróz i Szańczuk, to jest, proszę Państwa, szósty wyścig. Świetnie wystartował Jacek Rępała. Mróz tam atakuje Chuszczę po zewnętrznej, ale Chuszcza wywozi zawodnika Unii szerzej i jedzie drugi, trzeci Mróz, czwarty Szańczuk. Jacek Rępała daleko z przodu i teraz Mróz podchodzi pod Chuszczę bardzo blisko. No, to jest niespodzianka postawa tego zawodnika w dniu dzisiejszym. Bardzo ładnie jechał w pierwszym wyścigu, kiedy z czwartej pozycji przeszedł na drugą. Teraz próbuje walczyć z Andrzejem Chuszczą, utytułowanym zawodnikiem Morawskiego. Chuszcza nie najlepiej się czuje dzisiaj, wynosi go tutaj przy wyjściu z łuków bardzo szeroko i tu jest miejsce, gdzie Grzegorz mógłby zaatakować. Czwarty Szańczuk, pierwszy Rępała, Chuszcza, drugi, trzeci Mróz. Jacek Rępała bardzo daleko z przodu. Mróz blisko Chuszczy, jeszcze próbuje atakować. Jacek Rępała niezagrożony, z dużą przewagą. Bardzo ładnie w tym roku jeździ Jacek, przede wszystkim skutecznie w lidze. Wygrywa starty, spokojnie sobie jedzie do przodu, z dużą przewagą. Po prostu jest to bardzo mocny punkt drużyny, solidna firma. Pierwszy Jacek Rępała, drugim Chuszcza, trzeci Mróz, czwarty Szańczuk, 4-2 i 27-9 prowadzą gospodarze. 73-33 to czas. Po trzech pierwszych wyścigach wygranych podwójnie, druga seria wyścigów, wszystkie były na 4-2. Ogromna przewaga i wydaje mi się, że w tym spotkaniu chyba jednak gospodarze będą górą. No, ogromny kapitał, jaki zgromadzili po tych sześciu startach, o tym świadczy, że chyba jednak są dzisiaj w dobrej dyspozycji. Goście jakoś nie bardzo potrafią się odnaleźć na tym bardzo trudnym torze. A przypomnę, że drużyna gości była dwukrotnie, czterokrotnie mistrzem Polski drużynowym, raz wicemistrzem i trzy razy zdobywała medal brązowy w Mistrzostwach Polski. Ostatni tytuł w 91 roku, ale to był zespół troszkę nieco inny, z Nielsenem i z Gunnestadem. Bessermanni, Dudek, Kuszdżał, Kruk, to jest obsada siódmego wyścigu. Dudek przegrał pierwszy wyścig 5-1, drugi 4-2, ale jedzie znacznie lepiej w tej chwili. Tutaj jakieś kłopoty na starcie, nie może ustawić się Kuszdżał i Kruk za blisko. No już podjeżdżają Bessermanni, Dudek, Kuszdżał i Kruk, wyścig siódmy. Dobry start Sławomira Dudka. Troszeczkę został Bessermanni i teraz Robert Kuszdżał atakuje szerzej. Bessermanni przy krawężniku, bardzo blisko, długość motocykla za zawodnikiem gości. Bessermanni słynie z ambicji, niesamowitej woli walki. Już teraz bardzo blisko chyba przejdzie Dudka. Nie, zamknął go Dudek przy bandzie. Zupełnie zamknął tor jazdy Węgrowi i teraz Bessermanni próbuje z innej strony. Powtarza, nie inaczej, jedzie teraz przy krawężniku, atakuje blisko Dudka, ale Dudek pilnuje krawężnika. Kuszdżał trzeci, czwarty Kruk. No na szczęście niegroźny upadek Węgra. No próbował bardzo blisko wejść za koło Dudka. No nie udała się sztuka i teraz zanosi się na 4-2 dla gości. Dudek pierwszy, drugi Kuszdżał i trzeci Kruk, upadek Bessermanniego na drugiej pozycji. Na szczęście chyba nic się nie stało. Ogromna przewaga Sławomira Dudka nad Kuszdżałem i Krukiem i 4-2 wygrywają goście. To jest pierwsze zwycięstwo drużynowe w dzisiejszym dniu. Nieco szczęśliwe, ponieważ upadł Bessermanni. Dudek, Kuszdżał, Kruk 29 do 13 prowadzą gospodarze, 73-08. No słyszeliście Państwo nieco gwizdów, no to jest właśnie dusza kibica,
który chciałby zawsze, żeby jego zespół wygrywał 5-1, a w sytuacji, kiedy jeden wyścig nie wyjdzie, już jest niezadowolenie. No ale kibic płaci za bilety i ma prawo do gwizdania. Protasiewicz, Mróz, Szymkowiak jako rezerwa, zwykła za Kuźniaka i Jacek Rępała. Ósmy wyścig. Szymkowiak, wicemistrz Polski, przypomnę. Paweł Protasiewicz bardzo ładnie pojechał drugi swój wyścig. Grzegorz Mróz na drugim, Jacek Rępała na czwartym. Świetny start tarnowskiej pary. No, znakomicie startuje Grzegorz Mróz. Co do Jacka Rępały, to już przyzwyczailiśmy się. No i niespodzianka, proszę Państwa. Liczyliśmy na ciężką walkę w tym wyścigu Jacka Rępały z parą gości, a tutaj niespodzianka. Grzegorz Mróz jedzie na równi z Jackiem. Teraz jadą parowo bardzo ładnie. Trzeci Protasiewicz, Szymkowiak zupełnie gdzieś tam daleko z tyłu. Widać, że wyraźnie mu ten tor nie leży. Wicemistrz Polski bardzo daleko, daleko z tyłu. Ogląda się Jacek na swojego kolegę. Bardzo ładnie jadą parą. Teraz troszeczkę może się rozdzielili. Protasiewicz trzeci próbuje tam się zbliżyć. No niespodzianka, niespodzianka. Teraz już się rozdzielili. Jacek Rępała pierwszy, Mróz drugi, trzeci Protasiewicz i czwarty daleko, daleko z tyłu Szymkowiak. Ostatnie okrążenie. Jacek Rępała, Grzegorz Mróz, Paweł Protasiewicz, Jarosław Szymkowiak. Taka jest kolejność. Mocna odpowiedź drużyny gospodarzy na to 2-4 w wyścigu siódmym. I ósmy wyścig wygrany będzie podwójnie. Tak jest. No ja tu miałem wątpliwości, czy wygrał Jacek, czy Grzesiek. No nieistotne. Sędzia przyznał zwycięstwo Rępale. Drugi Mróz, trzeci Protasiewicz, czwarty Szymkowiak. 5-1, 34-14 dla gospodarzy. 72-84 to czas. No i w tej sytuacji prawie że już gospodarze zapewnili sobie zwycięstwo w dzisiejszym meczu, ale ważne są także małe punkty, które Unia ma oczywiście ujemne. Minus 122 przed tym spotkaniem. Wyścig dziewiąty, jedzie Walasek, to jest młodziutki Grzegorz Walasek, młodziutki zawodnik Morawskiego jako rezerwa w miejsce Szańczuka. Obok niego Grzegorz Rępała, Andrzej Huszcza i Mirosław Cierniak. Wyścig dziewiąty po ośmiu. Przypomnę, zdecydowane prowadzenie 34-14, 20 punktów. To jest ogromna różnica po ośmiu wyścigach. Walasek po raz pierwszy jest w Tarnowie. No, co do Andrzeja Huszczy, to nawet nie próbuję liczyć, bo od wielu, wielu lat ten zawodnik startuje. W Tarnowie zawsze się świetnie czuł, zresztą na wszystkich torach ten zawodnik potrafi pojechać. Podziwiam tego zawodnika za, no, przede wszystkim znakomitą kondycję, jednak w wieku 30 kilku lat jest to rzecz trudna do osiągnięcia. No i oczywiście umiejętności. Nadal znakomity Andrzej Huszcza, niezniszczalny zawodnik. Grzegorz Rępała na drugim torze, Huszcza na trzecim, Cierniak czwarty, Walasek oczywiście został na starcie. No i proszę bardzo, weteran polskich torów Andrzej Huszcza pierwszy na starcie. Moment startu wygrał, ale teraz Grzesiek Rępała przy krawężniku atakuje i jest już na prowadzeniu. Drugi Huszcza, trzeci Cierniak, który jedzie szeroko, tam próbuje zaatakować Andrzeja Huszczę, czwarty Walasek. No i proszę Państwa, teraz Cierniak szeroko, szeroko zbliża się do lidera Morawskiego. Nadal z przodu Grzegorz Rępała, który teraz doskonale wystartował. Oj, podniosło Mirka Cierniaka. Wydawało się, że upadnie, ale opanował motocykl i jedzie trzeci. Walasek czwarty, Huszcza drugi. Zanosi się na 4-2 dla drużyny gospodarzy. Andrzej Huszcza broni tej drugiej pozycji. Jedzie bardzo rozsądnie, znacznie lepiej niż w swoim tym pierwszym wyścigu. Blisko krawężnika. Obsypał teraz Mirka niemiłosiernie szprycą tego ciężkiego, mokrego żużla i chyba już tutaj zawodnik Unii nie da rady. Daleko z przodu Grzegorz Rępała i on wygrywa ten wyścig. Drugi będzie Huszcza, trzeci Cierniak, czwarty Walasek dojedzie za chwileczkę. 38-16 po 9 wyścigach i bardzo dobry czas, 71-23. Do tej pory, tak patrzę, oczywiście najlepszy czas dnia. 38-16 i w
tej sytuacji gospodarze mogą sobie już pozwolić na odpuszczenie tego meczu. Wystarczy zdobyć jeszcze 2 punkty, oprócz, powiedzmy, wszystkich ewentualnie przegranych biegów 1-5. No to jest taka teoretyczne rozważanie. Ogromna przewaga. Praktycznie Unia ten mecz już wygrała. Wyścig 10. Jedzie Szymkowiak po raz drugi. Pierwszy start fatalny. Przyjechał daleko z tyłu za Jackiem Rępałą, Stasiewiczem i Mrozem. No zobaczymy teraz. Wicemistrz Polski, no to do czegoś zobowiązuje tego zawodnika. No jeszcze wcześniej wykonał próbę toru, więc powinien wiedzieć, o co tutaj chodzi. No jakoś zupełnie się nie może odnaleźć. Zresztą ten sezon nie jest dla niego najlepszy. Szczególnie druga połowa jest wręcz kiepska. Grzesiek Mróz na pierwszym torze, potem Szymkowiak w miejsce Kuźniaka, Peszermeni i Dudek. Dość mocna para drużyny Morawskiego. Sędzia rozstawia na starcie Mroza i Szymkowiaka, którzy jakoś bardzo chcą blisko siebie się ustawić. Oczywiście regulamin jest jednoznaczny. No i teraz już jest wszystko w porządku. Mróz się przeniósł bliżej murawy i wszystko będzie dobrze. Mróz, Szymkowiak, Peszermeni, Dudek. No, kierownik startu z aptekarską dokładnością ustawia zawodników. Dudek jest za blisko znowu linii, która go oddziela od toru trzeciego. Oczywiście musi przestawić swój motocykl, a Peszermeni spokojnie czeka na zawodnicy, aż koledzy, którzy jadą w tym wyścigu, skończą swoje ustawiania na starcie. Peszermeni tor trzeci, Mróz tor pierwszy, na drugim Szymkowiak, z czwartego Dudek, wyścig 10. 38-16 prowadzą gospodarze. No i znowu świetny start pary gospodarzy, szczególnie dobrymi startami dzisiaj imponuje Grzegorz Mróz. Pierwszy Peszermeni, drugi Mróz, trzeci Dudek, czwarty Szymkowiak. No niespodzianka, no chyba postawa Grzegorza Mroza jest dzisiaj największą niespodzianką, poza oczywiście wynikiem, jaki jest w tej chwili. Przyznać trzeba, ten chłopak dysponuje niezłym motocyklem, dobrym refleksem i nie najgorzej jedzie technicznie. Pokazał, że potrafi zawalczyć, ma dobrą orientację na to, że chociażby w pierwszym wyścigu, kiedy jechał czwarty, a przyjechał drugi. No i w tej chwili spokojnie sobie jedzie za Peszermenim. Daleko z tyłu Dudek i Szymkowiak. No troszkę więcej spodziewaliśmy się po Dudku, który potrafił wygrać jeden wyścig dzisiaj. Teraz Peszermeni rewanżuje się Sławomirowi Dudkowi za tą porażkę w wyścigu siódmym, kiedy atakując Dudka upadł, nie ukończył wyścigu. No z ogromną przewagą para Tarnowska i w tej sytuacji już mecz Unia Tarnów wygrała, proszę Państwa. Pierwszy Peszermeni, drugi Mróz, trzeci Dudek, Szymkowiak nie ukończył wyścigu, jadąc daleko z tyłu, zjechał z toru. Wpisujemy do protokołu i do programu defekt. 43-17, 71-85 to jest czas Peszermeniego do tej pory. Trzeci czas dnia. No i kolejne podwójne zwycięstwo. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest już piąte podwójne zwycięstwo na 10 wyścigów. No ogromna przewaga gospodarzy, 43-17. No chyba nikt z kibiców nie przypuszczał, że ten mecz tak się ułoży. Liczyliśmy, że Tarnowianie powalczą, że mają szansę wygrać ten mecz, jak zobaczyliśmy, że goście są w składzie krajowym. No ale nie przypuszczaliśmy, że pójdzie to tak łatwo i tak, i będzie to takie i takie wysokie zwycięstwo. Co bardziej zorientowani kibice, czy tam też działacze, wyłowili wśród licznych widzów na dzisiejszym spotkaniu obserwatorów ze Stali Rzeszów. Jak wiadomo, w następnej rundzie, już za tydzień, w niedzielę, przyjeżdża do Tarnowa Stal Rzeszów. Będzie to mecz za, nawet nie za 4, chyba za 8 punktów, można powiedzieć. Decydujący praktycznie o wszystkim. Jeśli Unia ten mecz przegra, praktycznie spada. Zwycięstwo natomiast Tarnowian jeszcze nie prolonguje nadziei na utrzymanie się w Ekstraklasie. No, zapowiada się za tydzień niesamowity pojedynek. Derby Małopolski. Ale teraz mamy wyścig 11. Cierniak, Chuszcza jako rezerwa taktyczna, Jacek Rępała, Protasiewicz. Za Szańczuka jedzie Chuszcza w kasku białym. No i teraz Jacek będzie miał najlepszą parę gości przeciwko sobie. Mirosław Cierniak
został na starcie bardzo blisko Chuszczy, tam przy krawężniku, ale zamknął go Chuszcza. Jedzie czwarty Ciemniak, pierwszy Rępała, drugi Dudek, trzeci Chuszcza. No i teraz Mirek będzie miał ciężką przeprawę z parą. Wyniosło teraz Chuszcze, tam podniosło i Ciemniak wykorzystuje sytuację. Tak, Chuszcza się ogląda na lewo, a Mirek Ciemniak przejechał z prawej strony. Koło zawodnika gości jest już w tej chwili 4-2 dla gospodarzy. Drugi jedzie Dudek, trzeci jedzie Ciemniak i Chuszcza czwarty. Jacek Rępała bezdyskusyjnie daleko, daleko z przodu. No świetnie jest dziś ten zawodnik dysponowany. Duża przewaga, Rępała, Dudek, Ciemniak i Chuszcza. Taka jest kolejność, rezerwa taktyczna gości chyba niewiele im tutaj pomoże. Zanosi się na 4-2, Ciemniak jeszcze próbuje się zbliżyć do Protasiewicza. No ale chyba jednak nie da rady, jeszcze walczy. Odjechał zaraz Protasiewicz. No i jeżeli nic się nie wydarzy takiego nieprzewidzianego, będzie 4-2 dla gospodarzy. Pierwszy Jacek Rępała, drugi Dudek, trzeci, drugi Protasiewicz, trzeci Ciemniak i czwarty Andrzej Chuszcza. 4-2, 47-19. Jacek Rępała pozdrawia kibiców, cieszy się, no na pewno ma z czego. Do tej pory same zwycięstwa i to w pięknym stylu. Czas Jacka 72-45. 47-19 po 11 wyścigach. Za chwileczkę wyścig 12. Pojedzie znowu Andrzej Chuszcza, więc tu miał ten zawodnik 5 minut przerwy. Jechał wcześniej jako rezerwa taktyczna Robert Kurzdzioł na torze pierwszym, na drugim Tomasz Kruk, następnie Grzegorz Rępała i Andrzej Chuszcza. Wyścig 12, przypomnę, 47-19, zdecydowane prowadzenie drużyny gospodarzy, którzy już po praktycznie 9 wyścigu zapewnili sobie zwycięstwo w tym dzisiejszym spotkaniu. Kurzdzioł, Kruk, młodszy Rępała i Chuszcza. To Andrzej Chuszcza, znakomity start Chuszczy i zamyka teraz parę gospodarzy przy krawężniku. Drugi Kurzdzioł, trzeci Grzesiek Rępała, czwarty Kruk. Teraz troszkę sobie nawzajem przeszkadzają tarnowianie. Kurzdzioł bardzo blisko przy krawężniku atakuje. Grzesiek próbuje szerzej. Strasznie tarnowianie blisko za Chuszczą. I jeszcze będą próbowali. Robert Kurzdzioł teraz inaczej nieco. No właśnie, no przeszkadzają sobie nawzajem. Chuszcza broni tej pierwszej pozycji i to dosyć skutecznie. Teraz Robert Kurzdzioł atakuje szeroko, bardzo, bardzo dobrze zaatakował. No, tam nie miał miejsca, żeby wejść szerzej za zawodnika gości. Teraz jeszcze raz próbuje szeroko pojechać. Bardzo blisko w kontakcie, jeszcze jeden atak, ostatnie okrążenie, drugi Kurzdzioł, trzeci Grzesiek Rępała, nie ma tam w ogóle w kadrze Kruka, zjechał, ma defekt Chuszcza, no ostatnia szansa tarnowskiej pary, minimalnie nie dał rady Robert Kurzdzioł. W ostatniej chwili, proszę Państwa, spadł Kurzdziołowi łańcuch, widzicie Państwo teraz zerwany łańcuch. No więc defekt, ale dojechał na trzeciej pozycji. Pierwszy Chuszcza bardzo ładnie bronił się przed atakami młodziutkich zawodników unitarnów. Drugi się Rępała, trzeci Kurzdzioł, Kruk miał defekt, nie dojechał. Remis, to jest chyba pierwszy, tak, pierwszy w tym dniu remis. I 50-22 prowadzą gospodarze, czas 72-97. No i wyścig 13 za chwileczkę. Jedzie w miejsce Szańczuka Szymkowiak. To jest raz, dwa, trzeci start tego zawodnika dzisiaj. Na razie bez punktu. Na drugim torze Grzegorz Mróz, na trzecim Paweł Protasiewicz i czwarty tor to Zold Beszermeni. Grzegorz Mróz, przyzwyczajeni jesteśmy, że z reguły jego starty kończą się na dwóch wyścigach. Dzisiaj jedzie pełne 5 wyścigów. Do tej pory świetnie, bo nie wiem, ma 7 punktów i to 3 bonusy. No teraz został na starcie Mróz. Szymkowiak drugi, pierwszy jedzie Protasiewicz. Beszermeni atakuje. Już jest drugi. Protasiewicz pierwszy, drugi Węgier, trzeci Szymkowiak ogląda się bojaźliwie, gdzie jest Mróz.
i czwartym Rus Bösermann i teraz atakuje, poszedł za koło i oczywiście wyprzedza Protasiewicza, bardzo blisko przed za zawodnika gości i już jest pierwszy Mróz, czwarty, jakoś nie może sobie teraz poradzić z Szynkowiakiem. Takie ci dwie pary utworzyły Bösermann i Protasiewicz, a z tyłu walka o trzecie miejsce Szynkowiaka i Mroza. Mróz atakuje szerzej, bliziuteńko jest w tej chwili Szynkowiaka. No to nie jest ten Szynkowiak, którego widzieliśmy w ubiegłym roku. Jakiś statyczny, spięty, no wyraźny kryzys formy przeżywa ten zawodnik. No, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Cały czas ogląda się, gdzie jest Mróz, broni tego jednego punktu, a po trzy punkty jedzie Bösermann. Drugi na mecie Protasiewicz, trzeci będzie Szymkowiak i bez punktu Grzegorz Mróz. Niezbyt udany ten piąty wyścig dla młodego zawodnika Unii. 53-25, drugi remis w dniu dzisiejszym, 71-83. To jest czas Zolta Bösermann, który zakończył starty w dniu dzisiejszym. Ma punktów 9, w tym jeden wyścig nieukończony. Protasiewicz ma do tej pory punktów 8. I jeżeli nie pojedzie w rezerwie taktycznej, to zakończył starty. Wyścig 14, proszę Państwa, przedostatni. Drugi start młodzieżowca Grzegorza Walaska, młodziutkiego zawodnika gości. Obok niego Robert Kurzdzio w kasku niebieskim, Sławomir Dudek w żółtym i w czerwonym Grzegorz Rempała. 53-25 prowadzą gospodarze. No i tu już zaczęły się na widowni zakłady. Teraz czy Unia zrobi 60 punktów, czy też nie da rady. No zobaczymy. Wyścig 14. Walasek, Kurzdział, Dudek i Grzegorz Rempała. I ruszyli. Świetny start Kurzdziała, ale Dudek nie popuszcza, atakuje szerzej i wychodzi na prowadzenie. Drugi Kurzdział, trzeci Rempała. Czwarty Walasek. Teraz Robert Kurzdział atakuje szerzej i wydaje mi się, że teraz przejdzie zawodnika. Tak jest, gości. Pierwszy jedzie Kurzdział, drugi Dudek, trzeci tuż za nim Rempała, młodszy. Atakuje Dudka i czwarty Walasek. Bez zmian. Rempała trzeci, teraz przycinka przy krawężniku, blisko jest Dudka, ale chyba nie da rady. No teraz przy krawężniku atakuje, bardzo ładny pojedynek tych zawodników. Z przodu Kurzdział, drugi Dudek, trzeci Grzegorz Rempała i czwarty Walasek. I jeszcze jedna próba, teraz Grzegorza Rempały wejdzie przy krawężniku. Nie, Dudek go tutaj jednak nie puszcza, zamyka, bardzo ładny pojedynek. I ostatni łuk, ostatnia szansa dla Grześka Rempały, próbuje jechać teraz szerzej. To co zrobił Kurzdział w pierwszym okrążeniu, ale nie dał rady. 4-2 i 57-27, 30-punktowa przewaga drużyny Unitarnów. Pierwszy Kurzdział, drugi Dudek, trzeci Grzesiek Rempała, czwarty Walasek. Czas 72-34. I za chwilę ostatni, 15 wyścig pojedynku Unia Morawski. Jedzie Szymkowiak po raz czwarty, tym razem w miejsce Kruka, następnie Cierniak, Puszcza i Jacek Rempała. Do tej pory Jacek Rempała niepokonany w dniu dzisiejszym, komplet 12 punktów w 4 startach. Szymkowiak jako rezerwa zwykła w miejsce Kruka, który jechał czterokrotnie i zdobył 1 punkt, ale to było w sytuacji, kiedy miał upadek Bösermann. Szymkowiak, Cierniak, Huszcza, Jacek Rempała. Andrzej Huszcza, szósty start tego zawodnika. Jedyny wypadek, kiedy goście korzystali z rezerwy taktycznej, to właśnie start Andrzeja Huszczy. Było to w wyścigu 11, kiedy jechał w miejsce Szańczuka. Długo sobie szukają miejsca na starcie. I Cierniak, i Huszcza, Jacek Rempała, spokojny. No taki troszkę prestiżowy start. Andrzej Huszcza po świetnej jeździe w wyścigu 12, kiedy to wygrał z młodszym Rempałą i Kurzdziałem. Teraz będzie chciał chyba powtórzyć to i chociażby urwać jeden punkt Jackowi Rempale, który dzisiaj jest znakomity. No i wygrywa Huszcza start. Jacek jedzie szeroko,
chyba troszeczkę za szeroko. Trzeci Cierniak, trzeci albo drugi, bo jadą razem. Z tyłu daleko Szymkowiak. No i Chuszcza sobie znowu świetnie radzi. Podobnie jak w tym 12 wyścigu, kiedy dosłownie miał na plecach dwóch zawodników unitarnów. Jechał sobie spokojnie i wygrał ten wyścig. Teraz Cierniak przechodzi Chuszczę, wykorzystuje błąd zawodnika gości i tam zostało sporo miejsca przy krawężniku i przeszedł zawodnika gości. Nadal bez zmian, proszę Państwa. Pierwszy Cierniak, drugi jedzie Chuszcza, trzeci jedzie Jacek Rępała i na czwartym miejscu daleko z tyłu Jarosław Szymkowiak. Nadal Cierniak, drugi Chuszcza, trzeci Rępała i czwarty Szymkowiak. Jacek bardzo blisko, będzie chciał zdobyć chociaż dwa punkty, z tym bonusem miałby wtedy komplet 15. No i chyba tak jest, przechodzi dosłownie na ostatnim łuku zawodnika gości, uśpił czujność Chuszczy i śmiałym atakiem przechodzi Chuszcze. 72-92, 5-1 i końcowy wynik 62-28 dla gospodarzy. No chyba niespodziewana aż taka przewaga unitarnów. W dzisiejszym meczu na pewno miał na to wpływ stan toru, który był ciężki, ale bądźmy szczerzy, bezpieczny. Pożegnanie z kibicami, Jacek Rępała. No i za tydzień kolejny horror na torze w Mościcach, pojedynek unitarnów ze Stalą Rzeszów, mecz o wszystko dla jednej i drugiej drużyny. Derby Małopolski, rewanż za słynny pojedynek wiosenny, kiedy to Unia w krajowym składzie wygrała w Rzeszowie, ale to była inna Stal Rzeszów, która miała niezbyt wartościowych młodzieżowców. Teraz ci chłopcy jadą znakomicie, no i za tydzień zapowiada się dramatyczny pojedynek. Wyścig 16, dodatkowy, proszę Państwa, o puchar Bogusława Nowaka, który kandyduje do Senatu w wyborach za dwa tygodnie. Jadą młodzieżowcy. Mróz na pierwszym torze, na drugim Walasek, na trzecim Grzesiek Rępała i na czwartym Protasiewicz Paweł. Wyścig o puchar Bogusława Nowaka, byłego mistrza Polski, znakomitego on dziś zawodnika. Stali Gorzów, później unitarnów, wychowawcy trenera, który wychował wielu zawodników zarówno i w Gorzowie, i w Tarnowie. Wprowadził zespół unitarnów do pierwszej ligi w 1988 roku podczas meczu Mistrzostw Polski Par w Rybniku. Doznał kontuzji, która wyeliminowała go z czynnego uprawiania sportu. Gospodarze w kasku czerwonym i białym tym razem. Wygrywa start Mróz, ale szybszy jest Grzegorz Rępała jadący po zewnętrznej, Protasiewicz trzeci, czwarty Walasek. No i w tym wyścigu także przewaga drużyny gospodarzy jest duża. Walasek czwarty w niebieskim, trzeci Protasiewicz, drugi Mróz i na czele Grzegorz Rępała. No, wyścig bez historii raczej. Duża przewaga Grzeszka Rępały nad Mrozem, a ten z kolei daleko z przodu przed Walaskiem. Protasiewicz w tej chwili miał defekt, zjechał z toru. Walasek przyjedzie trzeci. Pierwszy jest Grzegorz Rępała, drugi Grzegorz Mróz, trzeci także Grzegorz Walasek. I ostatnie okrążenie tego wyścigu. I proszę Państwa, Grzegorz Rępała wygrywa ten wyścig. Drugi jest Grzegorz Mróz i trzeci Walasek. Puchar Bogusława Nowaka przejdzie na własność Grzegorza Rępały. Od pana Mariana Kiwiora, puchar dla najlepszego zawodnika Unii. Pierwszej ligi pomiędzy Morawskim Zielona Góra a Tarnowską Unią. Gratulujemy sukcesu. Dziękuję bardzo. Szkoda, że tak późno, ale dzisiejsze wyniki były naprawdę wspaniałe. Średnia czasu to była około 71,5-72. Lepsze o wiele jak za Zapatorem Toruń. Mam wrażenie, że dzisiejsze zawody to jest zaczątek na świetne derby w najbliższą niedzielę ze Stalą Rzeszów. Co pan sądzi w ogóle o dzisiejszych zawodach?
Cóż, drużyna gości przyjechała bez jeźdźca zagranicznego. Myśmy wystąpili z takim, właśnie z Węgrem. Na pewno był to dla nich minus, dla nas plus. Skorzystaliśmy z niego, zrobił swoje. Drużyna gości wystąpiła w bardzo odmłodzonym składzie. No, nie powiedziałbym, żebyśmy tak samo nie wystąpili. Po prostu też mamy akurat ten skład, który wystąpił, bardzo młody. Również na rezerwie mieliśmy młodzieżowców dwóch, którzy praktycznie nie wyjechali, bo nie było takiej potrzeby. Nie chcieliśmy tutaj rujnować tego, co się zaczyna dobrze, więc puściliśmy to tym tokiem, jak szło. Ale widać, dzisiejsza atmosfera w zespole była naprawdę bardzo dobra, obiecująca. I mam wrażenie, że taka będzie na pewno i w najbliższą niedzielę ze Stalą Rzeszów. No ja również mam taką nadzieję. W każdym razie dziś było to takie widowisko, gdzie akurat nam wszystko pasowało. Wszystko nam, co zrobiliśmy, wszystko grało. No nie wiem, drużynie przeciwnej myślę, że tor nie pasował. W imieniu kibiców jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję. Dziękuję. I do zobaczenia w najbliższą niedzielę. Pale, zdobywcy największej ilości punktów, jak również zdobywcy kasety Alga z zawodów o Mistrzostwo Świata Juniorów z Pardubic i Motor Lublin. Panie Jacku, świetna pana postawa i doskonale przygotowana maszyna. To na pewno jest dobry zaczątek na najbliższą niedzielę w meczach derbowych Stal Rzeszów Unia Tarnów. Jak się panu dzisiaj jeździło? Tak, jeździło mi się bardzo dobrze, tor mi odpowiadał. No, w sumie tor przygotowała nam pogoda. No, co, ze sprzętem w sumie doszliśmy ładu wreszcie, chociaż no, Grzegorz też już bardzo dobrze dzisiaj pojechał. Mój motocykl się spisywał bardzo dobrze. No, chciałbym jeździć tak jak dawniej na własnym torze, po 14-15. Widzę, tak pan jest zadowolony, jak i kibice, i dlatego w imieniu sympatyków z PDF w Tarnowie serdecznie jeszcze raz panu gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Niewiele. Dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję. Po dzisiejszych zawodach byłego świetnego zawodnika, jak również trenera Tarnowskiej Unii, pana Bogusława Nowaka. Panie Bogusiu, po dzisiejszych zawodach, no jesteśmy troszeczkę, no jakby już lekko rozluźnieni, ale co pan sądzi? Lepsze czasy w dniu dzisiejszym były, aniżeli z Apatorem Toruń. Lepsza postawa tarnowskich zawodników. Mimo, że obcokrajowiec nas dzisiaj, no nie spisał się tak, jak spodziewaliśmy się, prawda? Jaka pana opinia? No naturalnie. To jedna bardzo dobra. Ja myślę, że zawodnicy Unii, czując na plecach oddech rywali, którzy zagrażają po prostu spadkiem do drugiej ligi. Myślę, że ta mobilizacja była tutaj wyjątkowo potrzebna i w swoim czasie, jak to bym powiedział. Tutaj sądzę, że zaważyła sprawa trudnego toru, który jednak w pierwszych biegach był bardzo, bardzo nie taki, jak zawodnicy po prostu lubią jeździć. Nasi się zachowali po prostu na swoim torze dobrze i to już ich po prostu dla nich po prostu należą się te gratulacje, które na pewno ze wszystkich stron otrzymają. Jest to taka właśnie o nasza jaskółka, można powiedzieć, że wreszcie zawodnicy uwierzą w siebie, bo ja myślę, że tak jak na początku sezonu mierzyliśmy bardzo wysoko, było to dosyć uzasadnione, ponieważ no, takie były ich możliwości sportowe, jakie po prostu no, znaliśmy, że stać ich na dużo. Myślę, że nie wykorzystali tego, jakoś gdzieś ten błąd jest. Myślę, że trener i działacze potrafią to do końca sobie wyjaśnić, żeby już no, takich momentów nie było. Niemniej czekają nas jeszcze bardzo ciężkie mecze. Tu nie byłoby niedobrze, gdyby się zawodnicy czy trener za bardzo uspokoił i już uwierzył, że wszystko jest okej. Ja myślę, że takie mobilizacje i taką postawę oczekujemy w następnym meczu 12. W meczu w zasadzie o wszystko. I tutaj tu będzie potrzebna
ta cała mobilizacja i pokazanie, na co ich stać. Ja wierzę, że ten mecz, ten sukces powinien dodać im skrzydeł, powinni uwierzyć, że stać ich na dobrą jazdę, i myślę, że to już będzie dobra końcówka Unii. Dobre, dziękujemy za cenne uwagi i do zobaczenia. Dziękuję. No, dziękuję, do widzenia. Cik, cik, cik! Klubu Sportowego Unia Tarnów do spraw sportowych pana Stanisława Jechymkia. Panie prezesie, gratuluję na wstępie sukcesu, jakiego naprawdę myśmy marzyli, i to prezes w dobrym wykonaniu. Z tym, że mam takie pytanie. Pierwsza rzecz. Sprzęt tarnowskich jaskółek dzisiaj był o wiele lepszy. Tor był taki, na jakim tarnowianie umiał jeździć. Tamci, jeśli chodzi o Morawskie Zielona Góra, był to zespół, który nie był wzmocniony obcokrajowcem. Ale ogólne wrażenia po dzisiejszym spotkaniu? No, wydaje mi się, że po raz pierwszy chłopcom zagrał sprzęt, że dograny ten sprzęt mieli, że tor odpowiadał. No trudno, akurat dziś ten tor był taki, bo ta pogoda nam pozwoliła, żeby był taki tor, na którym w miarę dobrze się czuli chłopcy, no ale trudno powiedzieć, żeby i przeciwnik źle. No ale wydaje mi się, że nareszcie chłopcy skonsolidowali się i wydaje mi się, że nie powiedzieli ostatniego słowa, i jestem dobrej myśli, że na pewno w następnych meczach pokażą ten ząb walki, bo też go pokazali tutaj na naszym torze. I nareszcie kibice tarnowscy, którzy bardzo sympatyzują za jaskółkami, uwierzą w nasze jaskółki i w najbliższą niedzielę, jak i w Rowi Rybnik, stać ich na coś naprawdę dobrego. Wydaje mi się, że jeżeli sprzęt będzie w takim stopniu przygotowany, jak był dzisiaj, to są w stanie wygrać te mecze, o których pan wspominał, no i powiem o tym, że liczę na to, że i Polonię Bydgoszcz też na swoim torze pokonamy. Ostatnia mobilizacja tarnowskich jaskółek na treningach, zauważyłem, zaowocowała i potrafiliśmy zauważyć, że dzisiaj tarnowianie już nie tylko wewnętrzne się dobrze trzymali, ale doskonale sobie radzili torem wewnętrznym, środkiem, czy nawet i zewnętrznym, i to skutkowało i spowodowało, że nasi właśnie potrafili wyprzedzać, jak tylko chcieli, przeciwników. Chciałbym powiedzieć tak, że to jest tak w sporcie, że tak się jeździ, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnik dzisiaj trochę pozwolił na więcej i nie trzeba tu też przeceniać bardzo i sprzętowych spraw, i to, że chłopcy jeździli i po zewnętrznej, i po wewnętrznej. Niemniej jednak, no tak, ten mecz dzisiaj się ułożył szczęśliwie dla nas, dobrze, i dlatego, czy to jeżeli w następnym meczu będą te same warunki zachowane, to myślę, że to samo zrobi. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Jestem Czesławem Czernickim z Morawskiego Zielona Góra. Panie trenerze, wiadomo, mieliście dzisiaj osłabiony skład brakiem obcokrajowca, ale jednocześnie macie o wiele lepszy i korzystniejszy stosunek punktowy od tarnowskich jaskółek. Przyzna pan, że warunki torowe, a jednocześnie sprzętowe tarnowian chyba nieco były tym razem lepsze od waszych zawodników. To znaczy, na pewno taki zespół jak Unia Tarnów nie zasłużył sobie na spadek do drugiej ligi. Sądzę, że ma w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników, osoba Mirka Cierniaka, Grzegorza Rępały, Jacka Rępały. Dobrze jeździł również młodzieżowiec Grzegorz Mróz. Sparte to było poprawną jazdą Kurzżała i Boszemerego. No i w takim ustawieniu można mecz wygrać u siebie, kiedy się zna, można powiedzieć, każdy centymetr toru. Natomiast w moim zespole zdaję sobie sprawę, ciężko jest przegrywać mecze, kiedy byliśmy u progu sezonu w roli faworyta. Spotkały nas takie tragedie, że zmuszony jestem szukać kolejnych rozwiązań, między innymi dawać szansę najmłodszym chłopcom, którzy są w sekcji. Między innymi tutaj przywiozłem bardzo młodego chłopaka, nazywa się Grzegorz Walasek, to jest jego druga impreza po licencji. Zaprezentował się bardzo poprawnie i nie mam innego wyjścia, muszę inwestować w tych najmłodszych chłopców. Perspektywa waszej drużyny na rok przyszły?
perspektywa. Na pewno nie zbuduje się tego zespołu takiego, jak miałem u progu tego sezonu w ciągu jednego roku. Sądzę, że po dojściu do pełnej dyspozycji Macieja Jaworka, okrzepnięciu Tomka Kruka, Piotra Procesiewicza, wsparte to dobrą jazdą Andrzeja Chuszczy, który nie zamierza wieszać motocykla na haku, Sławomira Dudka i Jarosławia Szymkowiaka, sądzę, że mogę być spokojny. Za dwa lata przyjedziemy tutaj wygrywać. Wygrywać. No, czego panu życzę i gratuluję dobrej walki, mimo wszystko dzisiejszego spotkania. Tym razem ja gratuluję sympatykom i zawodnikom. Dobre, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja Protasiewicz, bo to są wszystko młodzi chłopcy. Ja osobiście będę miał satysfakcję, bo tak wyrastali Andrzej Zarzecki z tej grony i tak wyrastał na to prawda. Natomiast mówię, nawet nie nalegałem, żeby przywozić ze sobą i startowałem Maciej Jaworek, który jest na mojej dyspozycji, no bo ja muszę opierać zespół w perspektywie dwóch następnych lat na tych, którzy będą jeździli za 3-4 lata w tym zespole. Naraz przecież nie wziął się ani Protasiewicz, ani Chuszcz, ani Dudek, to cicho zawodnicy wyszli z grupy bardzo młodych chłopaków i jedyna droga do jazdy, do dobrej jazdy, to dawać możliwość startu, szans jazdy tym najmłodszym, no bo gdzież oni mają się nauczyć dobrze jeździć, jak tylko w twardym boju ligowym. A tutaj dla mnie tutaj na pewno szanuję kibiców, przepraszam kibiców, że nie zademonstrowaliśmy takiej jazdy jak w zeszłym roku czy dwa lata temu, ale uważam, że przykrością by było, żeby tak dobry zespół, mający w szeregach bardzo dobrych młodych zawodników, jak Unia Tarnów, musiał się pożegnać z pierwszą ligą, bo uważam, że to jest zespół na miarę medalowego miejsca. No, nie wiem, jakie tutaj sprawy są do przeskoczenia, żeby ten zespół odnosił sukcesy. Wiem, z tego co wiem, to wiem tylko tyle, że i Unia Tarnów, i my, i wszystkie kluby w Polsce mają takie same problemy i finansowe, i sprzętowe, bo wiadomo dobrze, jak to wszystko w naszym życiu wygląda. Dziękuję, proszę bardzo. Czy jeszcze pytania? Ja mam proszę pytanie do pana trenera Bardzały. Interesuje mnie, dlaczego nie zostali wykorzystani rezerwowi w sytuacji, kiedy wynik meczu był już rozstrzygnięty bardzo, bardzo szybko. No akurat nasza drużyna jest w troszkę innej sytuacji jak drużyna kolegi z Zielonej Góry, gdzie nam potrzebne są bardzo małe punkty. I nie mogłem już po prostu rwać czegoś, co się jakoś dobrze układało. Trudno mi to było. Zresztą rozmawiałem z Pawłem. Paweł nie czuł się jeszcze specjalnie dobrze po tym upadku w Machowej, bo miał potężny upadek i potłuczony był. Natomiast no, świeżo. Szkoda mi go, bo w ogóle w tym meczu użyć, ponieważ to jest chłopaczek, który dopiero zdał licencję. To jest chłopaczek, który nie ma w tej chwili motocykla stałego. Ma motocykl szkółkowy, gdzie na tym motocyklu niewiele by zrobił. Także przejechać się w meczu, czy przyjechać się na treningu we wtorek, no to by było praktycznie to samo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś zada jakieś pytanie? A pan z jakiej gazety? Nie, ja jak piwo. No dziękuję, to jest tylko konferencja prasowa, jak podaruję to, że państwo tu jesteście i przysłuchujecie się z tymi, ale proszę przyjść do wiadomości, jest to konferencja prasowa. Proszę bardzo. Jeżeli nie, dziękuję panu. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.